Cześć. Od kilku dni dostajemy informacje o hakerze, zluję na was tytanie, który rozsyła anonimowo e-maile z wiadomością, że zainfekował nasz komputer i udało mu się zdobyć wszystkie nasze prywatne dane. Jeżeli chcesz, żeby usunął wszystkie zebrane dane i filmy wideo, musisz wypłacić 250 euro w bitcoinach. Masz na to 50 godzin. Większość osób, które informuje nas o tym, domyśliło się, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy i proszą o to, aby przestrzec innych przed tym oszustwem. Ale są osoby, które obawiają się tego, że rzeczywiście ktoś ich zhakował i zdobył ich wszystkie dane. Ma pan moje zdjęcia, wideo, wszystkie moje dane. Nie chcę mieć problemów. Ja bym chciał tylko, żeby pan usunął te nagrania i to wszystko. Przeczytam wam jedną z kilku wiadomości. Weźmiemy tu Anię. Hej, hej, dzisiaj rano dostałem wiadomość e-mail. W tytule było o hakowaniu mojego konta, więc go otworzyłem. Po przeczytaniu treści nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy się śmiać, czy płakać. Może jakbym była osobą odwiedzającą strony pornograficzne, to bym w to uwierzyła. Ale na moim urządzeniu nie znajdują się żadne filmy, ani nie wchodzę na takie strony. Piszę do was, bo może uda wam się zapobiec oszustwom i wyłudzaniu pieniędzy poprzez kryptowalutę. Niżej dołączam screenshot. Pozdrawiam, Ania. Teraz przeczytam wam treść tego maila, który ostatnio jest rozsyłany. Coraz częściej w internecie można znaleźć, że ludzie wyszykują na forach informacje na ten temat. Co mogło zrobić, czy rzeczywiście to jest prawda, czy to jest jakaś ściema. Tak brzmi wiadomość. Cześć, jestem hakerem i programistą. Mam dostęp do twojego konta. I tutaj konto mailowe się wyświetla. Twoje urządzenie zostało zainfekowane moim prywatnym, złośliwym oprogramowaniem, ponieważ przeglądarka nie została zaktualizowana, naprawiona. W twoim przypadku wystarczy odwiedzić witrynę, na której znajduje się mój iframe. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem. Aby automatycznie zostać zainfekowanym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, Google Drive by Exploit, czy jakoś tak. Moje złośliwe oprogramowanie dało mi pełny dostęp do wszystkich kont, pełną kontrolę nad systemem operacyjnym, a ja byłem w stanie szpiegować się za pośrednictwem kamery internetowej. O nie! Zebrałem wszystkie twoje dane osobowe, nagrałem niektóre z twoich filmów przez kamerę internetową, jak się zadowalałeś. Mogę opublikować wszystkie twoje dane osobowe wszędzie, w tym Darknet, gdzie są bardzo chorzy ludzie. Mogę wysłać twoje filmy do wszystkich twoich kontaktów, publikować je w sieciach społecznościowych wszędzie. Nie zostawiłem żadnych śladów. Usunąłem złośliwe oprogramowanie po zakończeniu pracy, a ten e-mail został wysłany z atakowanego serwera. Jedynym sposobem, aby mnie zatrzymać, jest zapłacenie dokładnie 236 euro w bitcoinach. To bardzo dobra oferta w porównaniu do wszystkich tych niesamowitych badziewi, które pojawiają się, jeśli nie zapłacisz. Możesz łatwo kupić bitcoiny w następujących serwisach. Możesz wysłać bitcoiny bezpośrednio do mojego portfela lub najpierw stworzyć własny portfel blockchain.com, a następnie odebrać i wysłać do mojego. Mój portfel Bitcoin, no i tu jest jego numer, skopiuj i wklej, masz 50 godzin. Ponieważ uzyskałem dostęp do tego konta e-mail, będę wiedział, czy ten e-mail został przeczytany. Jeśli otrzymasz ten list kilka razy, aby go przeczytać, mój skrypt poczty jest skonfigurowany w ten sposób, a po dokonaniu płatności możesz go zignorować. Proszę nie odpowiadać na tego e-maila. Adres nadawcy jest generowany automatycznie, aby zagwarantować odbiór tego listu. Po otrzymaniu płatności usuwam wszystkie twoje dane i możesz być w spokoju jak wcześniej. Następnym razem odśwież przeglądarkę przed przeglądaniem internetu. Oczywiście nie jest to nic nowego i fala tych fałszywych maili próbujących wyłudzić od nas pieniądze trwa od kilku dobrych lat. Oszuści za każdym razem udoskonalają treść wiadomości, żeby to wszystko wyglądało wiarygodnie. Pytanie, co robić, jak dostaniemy takiego maila? Odpowiedź jest dosyć prosta. Oczywiście warto by było raz na jakiś czas zmieniać swoje hasła. A jak już wchodzicie na takie strony, to chociaż zaklejcie przednią kamerkę w laptopie. Albo się przebierzcie za kogoś, żeby nikt was nie rozpoznał. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!